Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Witalna Podcast, audycji, w której mówimy chyba już ogólnie o zdrowym życiu, o wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, o relacji z jedzeniem, ale z takiego szerszego punktu widzenia. I dzisiaj porozmawiamy sobie o osobach, które mają wiele zainteresowań. Tak się składa, że jestem jedną z takich osób i przez bardzo długi czas w moim życiu nie mogłam się z tym pogodzić. Więc dzisiaj rozprawimy się z tym, czy rzeczywiście jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego. Czy skakanie z kwiatka na kwiatek może być dobre? I czy rzeczywiście robienie jednej rzeczy, a dobrze, jest lepsze niż robienie wielu rzeczy, ale może na średnim poziomie. Podzielę się z Wami swoją historią, swoimi spostrzeżeniami, plusy jakie dostrzegam, minusy jakie dostrzegam. No i jak zwykle zachęcam Was do swoich przemyśleń, nie brania moich słów zero-jedynkowo, tylko chciałabym, żeby te odcinki były takim podłożem dla Waszych przemyśleń i żeby coś tam, to jest w ogóle moje marzenie i życzenie, żeby coś tam się w Waszych głowach po tych odcinkach Mojego podcastu ruszyło, żeby to nie było właśnie branie takiej kalki, bo oczywiście wasza, wasza perspektywa może być w tym temacie zupełnie inna. A więc jak to było u mnie? Ja tak naprawdę od swojego dzieciństwa byłam nakierunkowana na robienie jednej rzeczy. Tak to jakoś wyszło, że w wieku pięciu lat poszłam do przedszkola muzycznego. I zostałam sobie z, od tego przedszkola jakoś tak złożyło, że, y, że obroniłam tak naprawdę tytuł y, muzyka, bo skończyłam szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia, co daje mi teoretycznie właśnie taką specjalizację, jaką jest bycie muzykiem, instrumentalistą. Y, u mnie akurat na skrzypcach. Więc to jest jakby jedna strona. Y, to, że ja przez większość swojego życia na początku robiłam w kółko jedną rzecz. Byłam uczona, że trzeba cały czas grać, że trzeba temu oddać na dobrą miarę wszystko, bo pamiętam, że już w podstawówce mieliśmy wpajane. Różne teksty, ale jakieś takie coś, co mi najbardziej zapadło w pamięć, to jest moja nauczycielka, która w podstawówce mówiła mi, że musimy ćwiczyć dziennie tyle, ile wychodzi nasz wiek podzielony na dwa, albo klasa, w której jesteśmy podzielone na dwa. Chyba to drugie. No więc ja wtedy byłam jakoś w czwartej klasie, no i tak sobie myślałam, że okej, okay, czwarta klasa to dwie godziny. Szósta klasa to już są trzy godziny. Potem ósma klasa, gdzie to jeszcze była wtedy jeszcze było gimnazjum, no ale idziemy tak jak dzisiaj jest, czyli siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta i dwunasta. No to była trzecia liceum, więc wychodziło na to, że w trzeciej liceum, kiedy mieliśmy jeszcze zdawać matury i w Naprawdę multum obowiązków związanych ze szkołą muzyczną. Trzeba było ćwiczyć po 6 godzin, normalnie chodząc na lekcje ogólnokształcące i jeszcze muzyczne. I wtedy już sobie myślałam, że no coś tu jest nie tak, nawet będąc taką małą dziewczynką. Ale ponieważ byłam uczona zawsze bycia wzorową uczennicą, nawet specjalnie mi się wydaje, że moi rodzice nie musieli mnie do tego przekonywać, ja po prostu. Od zawsze miałam defaultowo nastawienie nie na osiąganie, tylko mm, na brak problemów. Ja po prostu wiedziałam, że trzeba się uczyć, jeżeli chce się być dobrym, bo to mi zawsze przyświecało, że ja chciałam być w czymś dobra. No więc, jeżeli jest powiedziane, że trzeba ćwiczyć tyle i tyle godzin, no to ja starałam się to robić. Oczywiście było to dla mnie. Mega trudne, ale ja to rozumiem z dzisiejszej perspektywy, dlatego że wtedy kompletnie no nie miałam takiego rozmowania jak dzisiaj. Więc ćwiczyłam, i to jest jedna strona yy, monety, a z drugiej strony mam, miałam to szczęście wielkie, wielkie szczęście że moi rodzice ułatwiali mi już od dzieciństwa próbowanie różnych rzeczy. Ja naprawdę w swoim. Yy, w swoim życiu popróbowałam wielu, wielu, wielu różnych aktywności. Pamiętam, że tak naprawdę zaczęło się od podstawówki, gdzie byłam zainteresowana różnymi formami tańca. Był taniec towarzyski, był jakiś taki dom kultury, gdzie było trochę baletu. Pamiętam, że przewijał się co i róż śpiew. Na wakacjach zawsze były jakieś aktywności w stylu jazda na koniach, windsurfing, różne wyjścia do muzeów, na koncerty. Więc tutaj szczerze powiem, że kompletnie nie mam. Czego zarzucić moim rodzicom. Byli bardzo cierpliwi, dlatego że większość tych zajawek to była zajawka właśnie na parę razy. Tak, ja pochodziłam i potem się to kończyło. Dobrze pamiętam, że też jakoś właśnie w podstawówce poszłam na zajęcia właśnie takie taneczno-umuzykalniające -umuzy no i doszło do pierwszego występu, gdzie ja nie dostałam roli jaką chciałam i po prostu się wkurzyłam i powiedziałam, że nie będę już dalej chodzić na te zajęcia więc różne, różne były przejścia natomiast jestem wdzięczna niesamowicie rodzicom bo rozbudzili we mnie właśnie tą zajawkę na szukanie różnych zainteresowań i dla mnie to było takie ciężkie do pogodzenia, bo z jednej strony ja gdzieś tam podskórnie już czułam, że ja potrzebuję dużo bodźców, dużo różnych bodźców. Do mnie te nowe zajawki zawsze przychodzą tak mocno, co mam na, na myśli, że ja po prostu wstaję, coś do, o, we mnie dojrzewało, i jest taki jeden dzień, że ja wstaję i wiem, że muszę działać. Więc jestem mega rodzicom wdzięczna za to, że mi to udostępnili. Z drugiej strony jednak, chodziłam do szkoły muzycznej, w której była właśnie taka mocna postawa i nastawienie na to, że nie ma tam kompletnie czasu na cokolwiek innego. A jeżeli masz cokolwiek innego poza swoim instrumentem, no to znaczy, że być może nie oddajesz temu tyle ile powinnaś. Oczywiście to jest tylko moja perspektywa, bo to nie jest tak, że inne dzieci nie miały innych zainteresowań. Dobrze pamiętam koleżankę, która właśnie ćwiczyła taniec towarzyski i to też była duża część jej życia, więc jakby dało się, to nie jest tak, że wszyscy po prostu siedzieli tylko i rypali na instrumentach, ale w mojej głowie bardzo szybko coś takiego się wykształciło. I właśnie było to wszystko w akompaniamencie tych utartych stereotypów, że jeżeli robisz wiele różnych rzeczy, to nie masz czasu na żadną z nich, więc nie będziesz masterem w, żadnych, w żadnej z nich. Z drugiej strony ciągle powtarzające się stereotypowo to, że rób jedną rzecz, a dobrze, że tylko tak będziesz w stanie osiągnąć Osiągnąć, no właśnie, ja się teraz zastanawiam, co osiągnąć, bo ja w ogóle siebie nie słuchałam. To znaczy, ja nie wiedziałam, co ja chcę osiągać, ale przyjmowałam to, co inni mówili, że mam osiągnąć. A inni to byli przez długi czas moi nauczyciele, chociaż paru ich miałam w szkole muzycznej, i dopiero ostatni, tak naprawdę, chyba załapał, o co mi w tym wszystkim chodzi, ale to. Może kiedyś nagram jakiś odcinek podcastu w ogóle na temat szkoły muzycznej, bo to jest, to jest niezła historia. Natomiast wielu nauczycieli, ja myślę, że po prostu oni chcieli mieć w swojej klasie kogoś super dobrego. No i myślę, że ja naturalnie przejęłam ich perspektywę, żeby osiągać po prostu jak najwyższe cele grać jak najtrudniejsze rzeczy chodzić na konkursy. A prawda jest taka, że nigdy nie byłam taką osobowością. Nigdy nie czułam się na solistkę. Najlepiej czułam się, jak grałam w orkiestrze i tam się spełniałam, kiedy widziałam te uśmiechnięte osoby i kiedy czułam wsparcie grupy. Natomiast, no, wyryło mi się właśnie w głowę to, że ja muszę osiągać. I przez długie lata tarła się z tym ta właśnie moja naturalna potrzeba próbowania różnych rzeczy. Bo przez to, że mi się to tak wszystko wbiło w głowę, ja nie dawałam sobie w ogóle takiej szansy. Przeżyłam wspaniałe lata w szkole muzycznej, ale one jednak wszystkie. Były mocno skupione wokół życia muzycznego. Miałam znajomych spoza szkoły muzycznej już potem, natomiast no wszystko kręciło się wokół szkoły muzycznej i z lekkimi oddechami w ciągu wakacji, chociaż i tam ja miałam ciągle takie poczucie, że powinnam codziennie ćwiczyć. No to tak naprawdę moje życie kręciło się wokół skrzypiec, wokół moich przyjaciół ze szkoły muzycznej. To było po prostu całe moje życie. I pamiętam, że przyszedł ciężki moment, w momencie kiedy ja już wiedziałam, że nie idę na studia muzyczne, miałam już tego dosyć i z perspektywy czasu mam takie wrażenie, że zaczęła się odzywać moja, no właśnie, moja natura, tak to teraz widzę. I zmęczenie tym, że ja w kółko robię to samo. Coś, co już się we mnie wypaliło, coś, czego ja już nie czułam. Dokładnie pamiętam jeden dzień, kiedy siedziałam ćwicząc na skrzypcach. Kompletnie już jakoś tak w liceum nie mogłam się na tym skupić. Zupełnie, jakby te godziny ćwiczenia, to ręce robiły swoje, a głowa zupełnie była gdzie indziej. I pamiętam taki dzień, kiedy usiadłam ze skrzypcami, skrzypcami, które. Ja tak naprawdę bardzo kochałam, tylko wszystkie te schematy wokół mnie zabiły przez chwilę tą miłość. I tak sobie siedziałam z tymi skrzypcami i pomyślałam sobie, że Kinga wytrzyma jeszcze tylko dwa lata. I teraz mi się w ogóle strasznie smutno robi, bo, no bo to są jednak dwa lata sporo czasu, jak na to, żeby się przymuszać do czegoś. No ale mi się wydaje, że to już właśnie wtedy był taki ostatni moment w którym ja próbowałam się zmuszać do robienia czegoś, no bo trochę byłam... W, no takie były okoliczności, tak? Nie za bardzo um, wyobrażałam sobie zmienić gdzieś tam już przy końcu szkołę. I z perspektywy czasu też sobie dziękuję, ale myślę, że to po prostu przyszło naturalnie, że nie poszłam na, szkołę, na studia muzyczne, bo... No bo właśnie, to już, to już było wypalenie materiału. Mm, I... I było trudno, bo poszłam na studia i okazało się, że nagle, słuchajcie, miałam w życiu bardzo dużo wolnego czasu. Pierwszy rok to, wiadomo, nowi znajomi, nowa rzeczywistość, wszystko było nowe. I ciężko było mi się odnaleźć w rzeczywistości, gdzie pierwszy raz w życiu tak naprawdę miałam tyle czasu na te wszystkie rzeczy, o których marzyłam. W liceum, kiedy nie będę musiała ćwiczyć na skrzypcach, a okazało się, że, no, że ja nie wiedziałam, co z tym czasem robić, że wymyślałam sobie cokolwiek, bo byłam tak zaprogramowana, żeby z godziny na godzinę mieć co robić. Super produktywność, super organizacja, mikroorganizacja, bo w szkole muzycznej nie było na nic czasu, wszystko było. Zaplanowane trzeba było się uczyć do normalnych przedmiotów i do tych muzycznych, więc naprawdę ja byłam zaprogramowana tak, że dosłownie godzina jest na czytanie lektury, druga godzina jest na robienie matematyki, trzecia godzina jest na ćwiczenie na skrzypcach. Wieczorem jest jakieś wyjścia i ja nie umiałam w ogóle funkcjonować inaczej. I okazało się, że jak już odrzuciłam muzykę, odrzuciłam skrzypce, Odrzuciłam śpiew, bo szczerze przyznam, że na początku miałam już tak dosyć, że zupełnie odrzuciłam to wszystko. No może oprócz śpiewania. Śpiewanie gdzieś tam dla przyjemności zawsze było w tyle, ale skrzypce totalnie odrzuciłam i ja po prostu nie wiedziałam, co robić. Okazało się, że to. Z jednej strony było to dla mnie bardzo nienaturalne mieć jedną zajawkę, ale z drugiej strony ona mnie chroniła przed tym, żeby w siebie zajrzeć, żeby odkryć to, co mnie interesuje. A po drugie, miałam bardzo limitujące przekonania, właśnie takie, że robiłam jedną rzecz. W której miałam być dobra przez tyle lat, nie byłam dobra, zerwałam z nią, no to teraz muszę znaleźć kolejną rzecz, z którą będę pracować w taki sposób, żeby być mistrzem. Dla mnie nie istniała idea posiadania zajawki tylko po to, żeby ją mieć, tylko po to, żeby było przyjemnie. Ja miałam takie przekonanie, że cokolwiek, cokolwiek się biorę, to musi to być na poważnie, to nie może być dla zabawy to muszą być jakieś już bardzo poważne ćwiczenia nawet na śpiewanie. To ja czasem miałam wyrzuty sumienia, jak godzinkę sobie prześpiewałam jakieś niezobowiązujące piosenki, bo miałam przekonanie, że ja powinnam w tym momencie ćwiczyć gamy, skalę, oddech i tak dalej I było mi ciężko i trwało to bardzo długo, długo, długo czasu i zabrało wiele Dni, kiedy ja byłam super zdołowana, żeby zrozumieć, że zainteresowania są dla nas, po to, żebyśmy my byli szczęśliwsi, po to, żeby czasem odreagować, po to, żeby pojawił się uśmiech na naszej twarzy i absolutnie nie po to, żeby komuś coś udowadniać. I ja z tym ostatnio znowu bardzo mocno pracuję, bo oczywiście to nie jest tak, że ja raz miałam refleksję i nagle wszystko się zmieniło, i ja od tamtej pory już jestem oświecona. No nie, są gorsze i lepsze dni, i ostatnio powiem Wam szczerze, że też budując witalną, miałam wielką nauczkę tego, żeby być pokorną i uważną na to, co ja. Czego ja nauczyłam się z dzieciństwa, bo to potrafi wracać. I trochę właśnie wróciło w momencie, kiedy rozbudowałam, rozbudowywałam witalną. Wróciło to przekonanie, że ja teraz muszę grać według zasad, muszę skupić się tylko na tym. I tak naprawdę dwa lata mojego życia były totalnie podporządkowane rozbudowywaniu witalnej. I ja dopiero niedawno um, złapałam się na tym, że to jest dokładnie ten sam schemat. I znowu wróciłam do tych przemyśleń, które miałam gdzieś tam na studiach, że życie to nie jest robienie jednej rzeczy i na pewno nie robienie jej po to, żeby komuś coś udowadniać. Bo tutaj też włącza się we mnie ten dualizm. To są tylko moje doświadczenia i moja perspektywa, ale absolutnie nie mówię, że ktoś nie może mieć jednej pasji i chcieć być w niej. E, najlepszą na świecie. No nie wiem, na przykład e, grać najlepiej na świecie i być mistrzynią w tenisie. Albo grać najlepiej na świecie na skrzypcach i wygrać wieniawski Competition. To jest jak najbardziej okej, okay. ale co chciałabym podkreślić, to to, że każda z nas będzie to czuła. Ja nie czułam, e, że chciałam osiągać mistrzostwo w skrzypcach, ale to były projekcje innych osób na mnie. I ja wtedy jeszcze właśnie no jakby nie byłam na tyle połączona ze sobą, z samą sobą, żeby to zrozumieć. Wiadomo tutaj też wchodzi w grę to, że byłam młoda, że to jest czas nastoletni, dużo zmian i, i ogólnie wydaje mi się, że no po prostu nie byłam w stanie wtedy myśleć tak jak myślę dzisiaj ale to chciałam podkreślić, że jedni będą odczuwać taką potrzebę wielu zajawek, tak jak ja, a drudzy nie i każdy sposób jest spoko, o ile wybieracie to zgodnie ze sobą. O ile nie wybieracie tej drugiej opcji wbrew sobie tylko dlatego, że tak się powinno. No i ja właśnie późno to zrozumiałam. Późno zrozumiałam też to, że jak już odeszły te osoby, które gdzieś tam projektowały właśnie to osiąganie na mnie, to to we mnie zostało i ja stałam się dla siebie taką osobą. Nikt już mi nie mówił, co ja mam robić, a ja ciągle zmagałam się z tym, że muszę robić jedno, a dobrze. I myślę, że zaczęłam z tym tak na poważnie pracować jakoś półtora roku temu. Pamiętam, że w zeszłe wakacje. Właśnie wstałam i stwierdziłam, że zaczynam czuć się przyduszona, przytłoczona tym wszystkim. Robiłam bardzo dużo live'ów, e-booków i to przynosiło mi super szczęście, ale no właśnie, zaczęło mnie też przytłaczać to, że wszystko kręci się wokół jednego tematu. No i naturalnie poczułam, że muszę zacząć robić coś nowego, że muszę odkryć jakieś nowe zajawki. I zaczęło się, słuchajcie, od. Ruchu, bo wtedy też szukałam odpowiedniej formy ruchu dla siebie. I dzięki Bogu akurat jestem w Nowym Jorku, w którym jest bardzo dużo możliwości na różne formy ruchu. Natomiast szczerze, jak to teraz mówię na głos, to tak naprawdę nie ma znaczenia, że jestem w Nowym Jorku, bo w każdym większym mieście już teraz w Polsce można znaleźć. Bardzo dużo opcji, więc zachęcam, żeby się rozejrzeć. Natomiast ja poszłam sobie na takie zajęcia, które były bardzo ostrym tańcem cardio i był na żywo DJ, więc to było coś zupełnie nowego, takiego. Odświeżającego, zupełne poszerzenie strefy mojego komfortu, dlatego że ja myślę, że nie za dobrze tańczę, po prostu nie czuję się w tym jak ryba w wodzie. Ale to mi już pokazało, że nowa forma ruchu może sprawić super, super przyjemność i poczułam to, co zawsze czuję, jak jestem ze sobą w zgodzie. To znaczy, satysfakcję. Taką radość, że wychodziłam z zajęć i dosłownie energia mnie rozpierała. Miałam tą energię dla każdej osoby, którą napotkałam, nawet jeżeli ta osoba była jakaś niemiła. I ja tak po, właśnie po tym roku stwierdzam, że to jest wskaźnik, kiedy ja wiem, że idę w dobrą stronę. No i słuchajcie, właśnie pochodziłam parę razy na te ćwiczenia na te tańce i przestałam. I w tym momencie stara ja powiedziałabym sobie, że no widzisz, słomiany zapał. To jest kolejne przekonanie, które mi gdzieś tam towarzyszyło, że ja nie mogę nagle przestać chodzić albo przestać czegoś robić, bo to jest słomiany zapał i co ludzie powiedzą? Że będą właśnie mówić i tak z pobożaniem kiwać głową, że no takinga to zawsze miała taki słomiany zapał, nigdy nie była cierpliwa i tak dalej i tak dalej. Ale to też przepracowałam, i słuchajcie, to też przepracowałam na podstawie tego, jak ja się czuję. I na podstawie bycia szczerą z samą sobą, bo ja wiem, że defaultowo ja nie jestem leniwa. Defaultowo, jeżeli na czymś mi bardzo zależy, to ja jestem w stanie poświęcić temu 100% swojej energii i zapierniczać tak, że sama czasem. Patrząc wstecz, nie wiem skąd ja tą energię i zapał brałam. Więc to nie jest kwestia bycia leniwą, to nie jest kwestia słomianego właśnie zapału, że mi się nagle odechciewa chodzić, bo po prostu mi się nie chce. To jest raczej kwestia tego, że przychodzi taki moment, kiedy ja zaczynam czuć, że albo wysyciłam się tym nowym zajęciem, tą nową zajawką, osiągnęłam. Właśnie, wracamy tutaj do tego kluczowego słowa. Osiągnęłam poziom, jaki chciałam osiągnąć, i dalej już nie chcę z tym iść. I nagle pojawia się jakaś zupełnie inna potrzeba, jakiejś zupełnie innej zajawki. I no właśnie, ja mam w życiu potrzebę próbowania. Nie osiągania, tylko próbowania. I często, jak próbuję nowych rzeczy, to dla mnie wystarczy osiągnąć level inicjalny, podstawowy, i ja po prostu czuję, że już nie chcę iść dalej. I chciałabym podkreślić, że jeżeli też tak masz i czujesz, to to jest zupełnie ok. No bo z drugiej strony też dorastamy, na każdym etapie każda z nas ma mnóstwo rzeczy do roboty. Nawet jak nam się wydaje, że za nastolatki, o Boże, co ja robiłam, to jestem przekonana, że wracając do naszych nastoletnich czasów, to my myślałyśmy, że jesteśmy najbardziej zajętymi osobami na świecie. I każdy etap ma jakieś nowe wyzwania, ale no, umówmy się, wszyscy raczej żyjemy w pośpiechu i wszyscy raczej nie narzekamy na zbytek czasu. No więc też nie będzie takiego momentu, gdzie my będziemy mogły sobie nagle wyłączyć życie i zacząć. Te wszystkie zajawki rozwijać do poziomu master, do poziomu, w którym staniemy się mistrzami. Może tak się stać, ale zazwyczaj po prostu tak nie jest. Więc też ciężko wymagać od siebie, żebyśmy my nagle każdą zajawkę, którą bierzemy, rozwijały do poziomu osiągania wyżyn i szczytów. I to jest spoko. Jeżeli ty też czujesz, że. Bardziej ci zależy na inicjowaniu, poszerzaniu swojej strefy komfortu, próbowaniu różnych rzeczy, to to jest okej. Okay. Ja też ze swojej perspektywy powiem Wam, że mi często przyświeca po prostu taka myśl, że ja chcę popróbować różnych rzeczy, bo wiem, że mam tylko jedno życie. I wiem, że różne rzeczy mogą być. Super fajne i mogą mi sprawiać super frajdę, ale ja tego nie będę wiedziała, dopóki tego nie spróbuję. Więc to też nie idzie w taką maniakalną formę, że ja codziennie się budzę i, i mam jakiś taki przymus próbowania różnych rzeczy. Ale jeżeli tylko widzę, że coś się już we mnie rodzi, że coś mnie zaczyna wiercić, że coś się zaczyna pojawiać często w moim życiu, jakaś myśl o czymś. To ja wiem, że to jest ten czas, żeby spróbować i uwolnić się od tych przekonań, że ja to muszę ciągnąć, że ja muszę się do czegoś zaprzysiężyć i kontynuować, nawet jak czuję, że już tego nie chcę. Więc tutaj wydaje mi się, że jest taki punkt do przemyślenia, czy bardziej nam zależy na osiąganiu, czy bardziej nam zależy na inicjowaniu. I to też może się mieszać, bo z jednej strony mam rzeczy, które popróbowałam i no i właśnie wiedziałam, że osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć, zainicjowałam to, co chciałam zainicjować i nie czułam potrzeby, żeby to ciągnąć dalej. Na przykład tak było z baletem. Mega mnie to ciekawiło. Ja po prostu zżerałam mnie ciekawość, jak to wygląda. Poszłam 2-3 razy. I stwierdziłam, że okej, okay, zaspokoiłam ciekawość, że może właśnie moim osiągnięciem było to, że nie wiem, stanęłam na palcach i obkręciłam się pięć razy, i okej, okay, i spokój, i puściłam to wolno, bo już nie czuję tej potrzeby, nie, nie czuję ciekawości. Tak samo też było z fletem, który zaczęłam zgłębiać, jak byłam na magisterce w Krakowie. I to akurat pociągnęłam troszkę dłużej. Tutaj akurat posiedziałam, pogrzebałam i sprawiało mi to wiele, wiele frajdy, ale w momencie, kiedy przeprowadziłam się do Stanów, to umarło śmiercią naturalną i szczerze mam ten flet ze sobą, ale właśnie nie czuję już żadnej potrzeby, może nie żadnej, czasem mam taką myśl, że chciałabym pograć, ale to nie jest już ta ciekawość, którą ja kiedyś miałam i... I taka właśnie chęć, żeby codziennie coś zrobić na tym flecie, coś pograć, podejść z ciekawością. Więc on po prostu leży i czeka na swój moment, ale może ten moment nigdy nie nadejdzie, i to jest spoko. Z drugiej strony, mam też takie zajawki, w których ja czuję, ale tutaj podkreślam, że czuję potrzebę osiągania czegoś więcej, czuję, że chciałabym, żeby to było na wyższym poziomie. Ale staram się nie dopuszczać do kłosu tych moich starych demonów, które zaraz mi mówią, że okej, okay, to skoro ci zależy na osiąganiu, skoro chcesz, żeby to było na wyższym poziomie, to ty od razu musisz być najlepsza w tym. I jak nie jesteś w tym najlepsza, to znaczy, że jesteś nikim i w ogóle możesz sobie już darować, bo przecież jest tyle ludzi, którzy robią. To samo, co ty chcesz robić, że to w ogóle nie ma sensu. No i na przykład taką zajawką, do której znowu wróciłam po latach, jest śpiewanie. I ja z perspektywy czasu myślę sobie, że ja to śpiewanie zawsze czułam. W ciągu szkoły muzycznej, kiedy dość często występowałam w liceum, pamiętam, że przychodziło mi to bardzo, bardzo naturalnie i że nawet byłam szczerze zdziwiona. Że ludziom się to podoba. Pamiętam, że miałam taki wewnętrzny szok, że, że śpiewam, że w mojej opinii to w ogóle nie jest dobre i tak naprawdę no nie mam głosu jak Celine Dion albo Whitney Houston. Nie mam jakiegoś głosu supermocnego, ale ludziom się to podobało i ja naprawdę słyszałam rzeczy w stylu nigdy nie przestawaj śpiewać. Ludzie się wzruszali na moich występach. No i właśnie, i ostatnio sobie o tym przypomniałam. Przypomniałam sobie o tym, że to śpiewanie zarzuciłam. To znaczy, ja zawsze śpiewam, ale to było bardziej takie śpiewanie, wiecie, do, do poduszki albo pod prysznicem. A ostatnio stwierdziłam, że właśnie niepotrzebnie. I że ze śpiewaniem też wiążą się te moje demony. Bo może się coś pojawić takiego, że im bardziej nam zależy na czymś, tym większa staje się presja. Im bardziej mi zależy na tym, żebym ładnie śpiewała, tym bardziej chcę być profesjonalna i w tym nie ma nic złego, tylko właśnie może warto jest zmienić podejście, zmienić perspektywę. Ja ostatnio, jak odkryłam, że właśnie chcę wrócić do śpiewu i że tym razem chciałabym to zrobić na spokojnie, doceniając to, że lubię to robić, doceniając to, że. Że potrafię śpiewać i nie chcąc podchodzić do tego właśnie z taką presją, zapisałam się na, na lekcję śpiewu i słuchajcie, miałam tylko dwie lekcje śpiewu. I tutaj też nauczka, że mogłabym to potraktować jako jakiś zły omen, zły znak, że nagle moja nauczycielka nie może mi tych y, lekcji śpiewu dawać, ale tutaj właśnie przychodzi ten wypracowany spokój, gdzie ja sobie myślę okej, okay, ja to przejdę i znajdę sobie inną nauczycielkę, nic się nie dzieje. Ale co chciałam podkreślić, to to, że my się sobie, wierzę w to bardzo, że nie ma żadnych przypadków i zbiegów okoliczności, i przez te dwie lekcje ja wyniosłam coś, co zmieniło zupełnie moją perspektywę, a mianowicie to, że moja nauczycielka powiedziała mi, że bardziej niż Cisnąć siebie i się frustrować, że coś mi nie wychodzi, można by było podejść do tego z ciekawością. Na zasadzie takiej ciekawości, że ej, co jeszcze, jak puszczę jakieś blokady, puszczę jakieś bariery, opuszczą mnie jakieś schematy czy limitujące przekonania, co jeszcze jestem w stanie zrobić, na co mnie stać, co będzie, jak. Te wszystkie ściany runą. I to mi tak otworzyło oczy, bo no oczywiście, ja tutaj mówię Wam na przykładzie śpiewania, ale tak może być z każdą czynnością i z każdą zajawką, jaką Wy sobie wymyślicie. Więc u mnie to był taki game changer, bo ja zamiast znowu cisnąć się na śpiewanie skal. I robienie ćwiczeń, które są bardzo, bardzo ważne i one powinny być. To nie jest tak, że ja je zarzuciłam w ogóle i kompletnie, i, i już nie wiem o co chodzi. Nie, ja je ćwiczę, ale nawet na tych skalach, ja robię rzeczy ze swoim głosem, których nigdy nie robiłam, bo byłam przerażona tym, że na przykład może mi się załamać głos albo że zafałszuję. I wydaje mi się, że można to przenieść na wszystkie inne czynności, że my się tak boimy, że ktoś nas oceni, że ktoś nam powie, że czegoś nie umiemy, że wolimy grać bezpiecznie niż zaryzykować. A ja ostatnio właśnie dzięki tej nauczycielce stwierdziłam, że nie, że moje życie jest na tyle krótkie, że szkoda mi jego na bycie Bezpieczną i zachowawczą w swoich zajawkach. Bo oczywiście, no wiecie, nie przenoszę tego podejścia na całe życie i na jakieś super, mega, ekstra ważne decyzje, ale myślę sobie, że jeżeli chodzi o pasję zajawki, to można bezpiecznie powiedzieć, że, że jeżeli puścicie, jeżeli te blokady runą, weźmiecie oddech i właśnie podejdziecie do tego z takiej perspektywy ciekawości, to nagle może się otworzyć przed Wami tyle możliwości i możecie być zszokowane, że umiecie coś, co do tej pory było nieosiągalne właśnie przez to, że byłyście przerażone tym, że ktoś Was oceni, albo że Wy same siebie ocenicie. Bo ja na początku też się bałam kombinować z głosem, e, przez to, że ja miałam wizję siebie, jakąś wizję siebie, która musiała runąć. Ja miałam wizję siebie śpiewającej delikatnie, czysto, więc jak ja nagle mogłam zaśpiewać nieczysto? A no właśnie mogłam, bo okazało się, że jak podeszłam do tego z cierpliwością i ciekawością, to mimo, że tak zafałszowałam, mimo, że strasznie mi się łamał głos, to odkryłam zupełnie nowe możliwości tego głosu takie, o których ja wcześniej kompletnie nie myślałam i kompletnie nie wiedziałam, że, że mnie na nie stać. Więc ja czuję, że odkrywanie nowych pasji, pozwalanie sobie na próbowanie, to może być zaczątek czegoś głębszego do przepracowania. Więc dajcie sobie też na to czas. I zachęcam Was do wsłuchania się w siebie, bo możecie być osobami, które potrzebują wielu inicjacji, wielu bodźców, nowych rzeczy. I dajcie sobie pozwolenie na to same sobie, że one te różne nowe rzeczy mogą być na różnych poziomach. I że nie każda nowa rzecz, nie każda nowa zajawka jest zaczynana po to, żeby stać się w niej mistrzem. Że czasem ruszycie skrzypce albo ruszycie pędzel tylko po to, żeby zagrać wraz kotek na płotek albo narysować, nie wiem, twarz człowieka. I to będzie już osiągnięty cel. I naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście się wczuły w siebie, bo wy będziecie to czuć. Czy to już jest enough, czy chcecie iść dalej? A jeżeli chcecie iść dalej, to idźcie i masterujcie tą nową zajawkę, tą nową umiejętność, ale do momentu, w którym będziecie chciały to dalej kontynuować. Jak poczujecie, że już nie chcecie, to serio. Kurde, za przeproszeniem, w dupie mieć te wszystkie ograniczające nas przekonania, bo one na nic się nie zdają, tylko sprawiają, że my czujemy jakieś napięcie tam, gdzie tych napięć nie powinno być, bo te zajawki są po to, żeby wypełnić nasze życie, żeby z dupą powiedzieć, że okej, okay, ja jestem mamą, ja jestem córką, ja jestem siostrą, mam różne role, ale jestem też po godzinach piosenkarką, jestem też po godzinach malarką, albo w ogóle nawet tego nie nazywać, jeżeli nie chcecie siebie etykietować, po prostu zarażać innych ludzi też takim pozytywnym nastawieniem, w takim sensie, że wy jesteście dumne z tego, że coś robicie, bo ja też zauważam, że osoby, które mają wiele zajawek, nie chcą się tym dzielić, bo właśnie jest takie powszechne przekonanie, że jeżeli coś robisz, no to jak się nazywasz e, piosenkarką, no to musisz być tą piosenkarką, no tak wie, wiecie, tak w, w rzeczywistości, że już musicie mieć jakieś koncerty i nie wiadomo co. Nie, nie, możecie być piosenkarką w zadzieszu domowym, piosenkarką dla swojej rodziny i to też jest ważna i super rola, ale... Em, Tutaj trzeba właśnie przepracować to, że wy same zaczynacie czuć dumę z tego, że jesteście ciekawymi osobami, że macie różne zajawki, bo no jeżeli wy będziecie patrzeć na to z właśnie perspektywy tych ludzi, którzy Was oceniają, to zaczniecie się same oceniać. No i wtedy, jeżeli ktoś będzie Was nawet z dobrą intencją pytać, co wy robicie, co Was interesuje, to wiecie, będziecie skrępowane odpowiadać, że. A w sumie to nic, a że w sumie to gdzieś tam może po godzinach śpiewam, ale to i tak, no nieważne, nieważne, bo to tak tylko do prysznica. I nie, nie, słuchajcie, jesteście mega wartościowe i mega interesujące. Ludzie z zajawkami, czy by mieli ich milion, czy jedną, w które się spełniają. Są mega ciekawi i zachęcam Was do otwartego mówienia o tym, co robicie w swoim życiu, bo nigdy też nie wiadomo, na kogo traficie. Może ta osoba, z którą rozmawiacie, też się zajawi i, i to będzie początek czegoś cudownego, może dla Was wspólnie, a może dla tamtej osoby, a może ta osoba Wam pomoże. Więc tutaj jest wiele możliwości, ale naprawdę zachęcam Was do przepracowania tych rzeczy. Do pogodzenia się z tym, że niektórzy z nas potrzebują wielu rzeczy i że to nie znaczy, że jesteście beznadziejne, że nie będziecie w niczym dobre. To serio nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek komukolwiek innemu. Z drugiej strony podkreślam też, że jeżeli jesteście osobami, które czują, że mają jedną wielką zajawę życiową, to też super. Super i kontynuujcie, i rozwijajcie się, i bądźcie ciekawe. Ale jeżeli poczujecie, że to się gdzieś tam wypala, to miejcie tą przestrzeń na to, żeby podziękować sobie za czasem wiele lat, super zajawy, super zainteresowania i super hobby, ale miejcie tą przestrzeń, żeby puścić to wolno, żeby też nie cisnąć, tylko pogodzić się z tym, że coś się zamknęło, coś się zakończyło, ale że każde zakończenie to jest tak naprawdę wejście w coś nowego. To jest przestrzeń na coś nowego, co do nas przyjdzie, jeżeli my jesteśmy uważne na to, co my czujemy, na to, co nas interesuje. Jeżeli nie wiecie, co was interesuje, tak jak ja nie wiedziałam po szkole muzycznej, to proponuję wam zacząć od spisania rzeczy, po których robieniu czujecie się po prostu dobrze. Po których robieniu czujecie satysfakcję, spokój, radość, euforię. No generalnie czujecie się po prostu dobrze, czujecie fajne emocje, pozytywne emocje, tak? takie wzmacniające rzeczy. I robimy sobie najprostszą listę. Ja naprawdę robiłam wtedy taką listę, że tam było dosłownie parę rzeczy. Tam było śpiewanie, z tego co pamiętam, jazda na rowerze. I nawet nie pamiętam co, ale serio, z ręką na sercu, tam były chyba ze cztery pozycje i koniec. I ja stwierdziłam, że po prostu będę je robić. I wraz z robieniem tych czterech rzeczy, pojawiały się inne. Więc może od tego możecie sobie zacząć. Zapiszcie sobie rzeczy, które Was bawią już teraz albo które sprawiają, że właśnie czujecie się dobrze, i nie oceniajcie siebie. Jeżeli lubicie oglądać zabawne romantyczne komedie, to spoko, to zapisujecie. Tutaj jest zero oceniania. Spisujemy sobie te wszystkie rzeczy i od nich zaczynamy. I z czasem zobaczycie, że będą przychodzić inne. Tylko bądźcie otwarte na różne znaki i ćwiczcie właśnie połączenie z samą sobą, z intuicją. Tutaj zapraszam Was do paru odcinków wstecz, jak właśnie rozbudzić tą swoją intuicję. Bo jeżeli będziecie uważne, to zobaczycie, że przy następnym wejściu na Instagrama, czy w, na TikToka, czy ogólnie po prostu wyjściu na spacer, może Was coś poruszyć. Właśnie tą nutę w środku, która jest czy to ciekawością, czy takim cichym głosikiem, który Wam mówi, że Ej, w sumie to jest ciekawe, może mogłabym na ten temat poczytać. I jak już coś takiego poczujecie, to idźcie w to. Idźcie w to do momentu, kiedy. Poczujecie, że się wysyciłyście. I tutaj jeszcze rozwijając tą taką obawę, że skąd ja mam wiedzieć, czy się wysyciłam, czy to nie jest właśnie słomiany zapał? Ja myślę sobie, że każda z Was to poczuje. I wiem, że to jest irytująca odpowiedź, i, i chciałabym Wam tutaj dać jakąś taką wyliczankę, jak to rozróżnić, ale serio ja. Myślę sobie, że im więcej będziecie spędzać czasu w zgodzie ze sobą, tym mocniej będziecie odczuwać, czy to jest zwykłe lenistwo, czy to jest brak zasobów na ten moment, na coś, co chcecie robić czyli po prostu czasem brak czasu, czy to, że jesteście zmęczone, bo macie dzieci albo nie macie dzieci i po prostu jesteście zmęczone. Czy to z drugiej strony jest właśnie takie wysycenie i brak chęci na robienie tego, co robiłyście do tej pory? Ja to bardzo mm, mocno odczuwam i nie jestem w stanie Wam tego wytłumaczyć. Mogę wam tylko opisać to, że ja naprawdę rozróżniam lenistwo od tego, jak czuję, że, że już mnie coś, co robiłam, nie interesuje, że już nie chcę iść dalej, nie chcę tego rozwijać. Albo że cały czas mnie to fascynuje, i wręcz przeciwnie, chcę iść w to dalej. Więc zachęcam do otwartych pytań, braku oceniania. Najgorsze, co możecie sobie zrobić, to się ściąć w takim momencie, kiedy zadajecie sobie otwarte pytania, ej, Kinga, a ty w sumie jesteś zainteresowana tym, i nagle ścinacie siebie. No w zasadzie wiecie, jestem zainteresowana, ale w sumie to mi to nie wychodzi, więc nie będę tego robić. A więc no tutaj szczerość sama ze sobą, bo żeby nie myśleć sobie, że te pasje to są tylko super momenty. W sensie wiecie, może przyjść taki moment, że chcecie się rozwijać w czymś dalej i zaczyna robić się trochę trudno i wchodzi taka potrzeba włożenia wysiłku w to, co robisz, w tą swoją zajawkę, ale mam takie Poczucie, takie wrażenie, że jeżeli wy czujecie, że to na serio jest wasza potrzeba, to pojawia się też przestrzeń w was na to, żeby zaakceptować to, że czasem ta zajawka będzie się łączyła z czymś mniej przyjemnym, z czymś żmudnym, z czymś może nudnym, ale wy będziecie widzieć, że to nudne, to żmudne, to frustrujące jest częścią, którą musicie przejść, żeby pójść dalej. I właśnie ta zajawka w sercu, ta potrzeba rozwijania się w tym danym polu będzie was ciągnąć do dalszych postępów. A jeżeli okaże się, że wy już tego nie czujecie, no to w takim momencie dużo łatwiej nam jest puścić coś, jak się pojawi ten cięższy moment, bo po prostu nie będziemy mieć do tego serca, nie będziemy mieć cierpliwości i nie będziemy przede wszystkim widzieć celu. No, także tak to widzę i mówiłam to z perspektywy osoby, przypominam, która ma zajawek milion tysięcy i już nieraz słyszałam nawet od swojego męża, że brak mi cierpliwości, że... Że zaczynam mnóstwo rzeczy i nigdy ich nie kończę, ale to jest guzik prawda, dlatego że ja je kończę w momencie, kiedy czuję, że już po prostu nie muszę ich ciągnąć. Więc do tego Was też zachęcam, żeby wsłuchać się w siebie bez oceniania i odkryć po prostu odkryć, czy potrzebujecie stymulacji, czy potrzebujecie dużo różnych zajawek, czy może potrzebujecie jednej, ale takiej, w której będziecie najlepsze na świecie. No. Także życzę miłego eksplorowania, miłych przemyśleń. Mam nadzieję, że jakieś u Was będą. Jeżeli tak, to podzielcie się ze mną nimi koniecznie na moim Instagramie Witalna. No i na koniec, jak zwykle, proszę was o ocenianie tego podcastu. Możecie wystawić gwiazdki i tutaj i na iTunesie, jak macie konto, i tam możecie napisać komentarz. A tutaj możecie mnie zafollowować. To mi bardzo pomoże dostać się do szerszego grona odbiorców. Na dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję za spędzony czas, za odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień.